Kasia. Jakiego? Nieżywego. Łukasz, po czym poznasz drzewo kasztanowca? Po lśniących na nim kasztanach. A wiosną? Kiedy nie ma kasztanów? No to ja postoję i poczekam na kasztany, proszę pani. Andrzej, jakie zwierzę mieszka w jaskini? Topesz. Nie topesz! To ja nie wiem co, bo myślałam, że topesz. Weronika, wymień proszę pięć zwierząt mieszkających w Afryce. Trzy słonie i dwie żyrafy. Powiedz, Kasiu, ile mucha ma nóg? A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień? A może klasa, opowie mi, czym oddychają ludzie? Ja wiem, oddychają tlenem. Tak, zarówno ludzie, jak i zwierzęta oddychają tlenem. Pierwiastek ten został odkryty w 1781 roku, tak? A czym ludzie przedtem oddychali? Nie zadawaj takich pytań, dziecko. Proszę, opowie mi ktoś może o porach roku? Słucham. Zimą pada śnieg, wiosną zakwitają pierwsze kwiaty, latem rolnicy zbierają zboża, jesienią opadają liście. Bardzo ładnie. Powiedz mi jeszcze proszę, kiedy zbiera się jabłka? Wtedy, kiedy sadownika nie ma w sadzie, a pies sadownika śpi. Dosyć, dosyć. Powiedz mi, Kasiu, co wiesz o jaskółkach? Jaskółki to bardzo mądre ptaki. Odlatują, zanim zacznie się rok szkolny. Przestańcie, przestańcie, proszę. Tolu, może przeczytasz mi swoją pracę domową? Niechaj się odpręży. Dobrze, proszę pani, czytam. Chciałabym mieć bardzo, ale to bardzo własne zwierzątko, ale mama na żadne nie chce się zgodzić. Gdyby się zgodziła, byłaby to złota rybka. Nie tylko byłaby moim ulubionym zwierzątkiem, ale i też pani spełniałaby nasze wszystkie marzenia i bylibyśmy wtedy bardzo, ale to bardzo szczęśliwi. Doskonale, Tolu. Powinniście brać przykład z Toli, tak? A ja mam psa Fafika. A my mamy kanarka. Moje ciocie jest akwarium z rybką. A ja mam kuszaki w zamrażarce. Dosyć!